Cześć. Z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie szybka recenzja laptopa Asus ExpertBook B1500C. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Laptop Asus Expertbook B1500C to według Asusa laptop skierowany do użytkowników biznesowych. Tak naprawdę sprawdzi się on również bardzo dobrze dla użytkowników domowych, dla studentów, dla uczniów i po prostu do domu. Jako, tako, jako taki, Uniwersalny laptop. Na początku zaczniemy sobie od specyfikacji laptopa. Tutaj, którego dzisiaj recenzuję. Jest to dokładnie model B1500 CEAE. Myślnik BQ1668R. I jest to laptop z procesorem InterCore i3 11. generacji 11 15 G4 o dwóch rdzeniach 4 czterema wątkami szybkości taktowania od 3 do 4 1.1 GHz pamięć RAM jaką posiada do 16 GB pamięci DDR4 posiadam dysk M2 PCI Express NVMe o pojemności 256 GB mamy ekran matowy typu WV o przekątnej 15,6 cala rozdzielczość ekranu to Full HD jasność matrycy 250 kandeli na metr kwadrat zintegrowana karta graficzna Intela i tak prezentują się złącza, ale do tego przejdziemy później. Także jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy specyfikacji To by było na tyle. Laptop waży 1,66 kg. Jeśli chodzi o możliwości rozbudowy To maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM to 24 GB w tym przypadku. I tu jeszcze chcę zaznaczyć, że ten laptop występuje w bardzo wielu wariantach, także warianty różnią się specyfikacją, wyglądem nie za bardzo, złączami. No i ceną. Także jeśli chodzi o inne możliwości rozbudowy, to mamy jeszcze oczywiście możliwość rozbudowy dysku. Dysk M2 można go wymienić. A także możemy zamontować drugi dysk w standardzie SATA. Są do tego załączone elementy montażowe, które były w zestawie z laptopem. Także możemy dysk starszego typu również albo po prostu na dane dysk 2,5 calowy jakiejś większej pojemności, 1 TB, 2 TB i mieć system na dysku M2, a drugi dysk z przeznaczeniem na dane. Również mieć zamontowany w laptopie, bardzo, bardzo fajnie. Także przechodząc do następnego punktu, jakim jest obudowa. Laptop wykonany jest. Obudowa jest. Tutaj mamy plastik, palmrest, plastikowy, tak samo. Tak samo, dół obudowy, sobie go zamknę. Dół obudowy również jest plastikowy. Ale wygląda to na solidny plastik. Także materiały są przyjemne w dotyku. A pokrywa górna, tutaj to jest stop aluminium. Także tak ten laptop się prezentuje. Z tyłu mamy takie gumki, które, na których, które są właśnie podporami przy otwarciu. Także obudowa jest wysokiej jakości. Same zawiasy, również system otwierania wszystko to działa bardzo solidnie. Jak tak naprawdę w wyższej klasy laptopach i w droższych laptopach niektóre droższe laptopy mają gorszą jakość wykonania. Tu, mimo że to jest plastik, jest on wysokiej jakości. I same materiały stoją na wysokim poziomie, a licząc, biorąc pod uwagę po prostu cenę, półkę cenową, to jest bardzo, bardzo dobrze. I przechodzimy sobie dalej. Następny rzecz, o jakiej opowiem, to ekran. mamy tu wyświetlacz. O przekątnej 15,6 cala Także taki standardowy laptop Rozdzielczość to Full HD 1920x1080 pikseli I jest to ekran typu WV Jest to powiedzmy taki odpowiednik Klasowy IPS, ale nie jest to ekran IPS Jeśli chodzi o Jakość wyświetlanych barw, mamy tu pokrycie palety SRGB 62%. Kąty widzenia są naprawdę bardzo dobre z każdej strony tutaj, czy góra, czy dół. Jeśli jeszcze a propos budowy to warto wspomnieć, że. Ekran odchyla się 180 stopni. Także możemy sobie taką konstrukcję zrobić na płasko. Myślę, że to jest czasami przydatna rzecz i też bezpieczna, bo nie, nie ułamiemy zawiasów. Po prostu nie są narażone na y, takie mniejsze rozwarcie. No wiadomo, zawsze można przegiąć 180 stopni, ale to już się zdarza przez przypadek naprawdę bardzo. Bardzo rzadko tu by się trzeba bardzo postarać, żeby to zepsuć. Także to uważam za plus. Jeszcze sam ekran ma jasność 250 kandeli na metr kwadrat. Także jest to jasność wystarczająca do pracy w pomieszczeniu. Do pracy na zewnątrz to na pewno za niska jasność. I takie ogólne wrażenia z ekranu używania są naprawdę bardzo dobre. Jeszcze raz powtórzę, w tej klasie cenowej jest to bardzo dobry i wystarczający aż ponadto do takich podstawowych zadań. Y Ekran na przykład w takich asusach budżetowych, nazwijmy to serii X515, jest inny. To nie jest ten ekran, tamten ekran w tamtym tańszym modelu ma bardzo dużo gorsze kolory. Także tu jest naprawdę nieźle. I przechodząc sobie dalej, omówimy sobie klawiaturę. Klawiatura wygląda tak Jest to klawiatura podświetlana I jeszcze to jest pełna klawiatura z klawiaturą numeryczną Jest ona taka węższa Te klawisze są węższe, ale, ale są To uważam na plus Bo czasami przydaje się, no a w zastosowaniach biznesowych, gdzieś tam w firmie Wpisywanie tych cyferek również będzie dzięki temu Ułatwione, także to jest plus. Skok klawiszy jest dobry. Pracuje się na niej wygodnie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedynie co do podświetlania, podświetlanie można uznać, że jest troszkę słabe. Następnie, jeśli chodzi o touchpad, z touchpada korzysta się wygodnie, jest on takich średnich rozmiarów wiadomo, no ale w tej klasie i ogólnie jest wystarczający przyjemny w użytkowaniu dość precyzyjny pracuje się na nim wygodnie i teraz przechodzimy sobie do złączy portów z przodu nie mamy nic z lewej strony Złącze jakie mamy to złącze ładowarki USB typu C32, złącze na zewnętrzny ekran VGA. To już tak naprawdę rzadkość w dzisiejszych czasach, a tu inżynierowie pomyśleli, je zastosowali. Jeszcze jakieś starsze projektory mogą mieć takie złącze lub jeśli ktoś ma starszy monitor. To wtedy bez tam żadnych przejściówek możemy sobie taki monitor projektor podłączyć bardzo fajnie. Następnie HDMI w standardzie 1.4 i 2 USB typu A3.2. I to była lewa strona, a z prawej strony, idąc od lewej, mamy czytnik kart microSD. Złącze Audio Jack, USB typu A, w standardzie 2.0, tutaj wolniejsze jedno i port Ethernet do internetu oraz złącze umożliwiające zapięcie po prostu laptopa do linki, aby go nikt nam odbiórka nie zabrał. I o, jeszcze z lewej, z prawej tej strony mamy diody, diody pracy, zasilania, po prostu pracy dysku i baterii. Także to są wszystkie złącza z tyłu. Z tyłu nie ma żadnych złącz. Dobrze i przechodzimy sobie dalej. Teraz powiemy sobie o dysku twardym. Dysk twardy jest tu o wersji. Mamy wersję pojemnościową 256GB. Dysk NVMe były oczywiście, jak wspominałem, warianty z większymi pojemnościami dysku. Dysk, jaki tu mamy, to sobie już sprawdzimy. Bo program Crystal Disk Mark nie wyświetla. Mamy tu dysk WDC PC SN530. To jest to taki dysk. Tutaj zrobimy mu szybki test. Szybki. Po test prędkości programem Crystal Disk Mark. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dysk, jak już wspominałem wcześniej, można zmienić na inny bez problemu. Także, jeśli ten by się okazał za mały lub za wolny, to można taki dysk wymienić na inny. Test do końca. Wyniki, jakie otrzymaliśmy, prezentują się następująco w sekwencyjnym odczycie. 1743 i 75 MB na sekundę a w zapisie 907 i 46 MB na sekundę myślę, że do domowych zastosowań biznesowych te wartości będą wystarczające a w razie czego, jak już wspominam, po raz kolejny dysk można zamienić na inny, szybszy Także teraz przechodzimy sobie dalej Jeśli chodzi o głośniki To są one Wystarczające, grają Średnio głośno i jakościowo Też nie jest to Najwyższa półka Ale nie jest to jakaś tragedia Do zastosowań domowych I biznesowych Jak najbardziej te głośniki Będą wystarczające Jeśli chodzi o Temperatury, to tutaj laptop trzeba pochwalić. Obudowa nie grzeje się. Nie ma też często trotlingu z powodów wydajnościowych. Także tutaj po prostu, jeśli chodzi o takie termalne sprawy, tutaj został laptop zaprojektowany. Całkiem nieźle jest, dosyć chłodny i na pewno. Tej jego temperatury osiągane nawet podczas pracy pod obciążeniem Nie będą stanowić jakiegoś problemu czy dyskomfortu podczas użytkowania Następnie Kilka słów o baterii Bateria jaką mamy W tym laptopie to bateria 3 komorowa Pojemności 3040 mAh Jest to całkiem Przyzwoita Pojemność pozwala ona na czas pracy takiego przeglądania internetu około 7 godzin. Także czas pracy na baterii również jest niezły. W zestawie mamy oczywiście ładowarkę. Ładowarka jest 65W. Dosyć kompaktowa, lekka Także to na plus I to tak naprawdę w zasadzie wszystkie punkty jakie chciałem dzisiaj omówić Także podsumowując Wady i zalety tego laptopa Jako zalety na pewno mogę wymienić Solidnie wykonaną obudowę, która właśnie zwiastuje to, że będzie on wytrzymały. Materiały są bardzo dobrej jakości, jak na plastik. Z góry mamy pokrywę ze stopów aluminium. Kolejny plus to klawiatura, która jest podświetlana, ale największy plus, że jest wygodna i jest pełna z klawiaturą numeryczną. Kolejny plus to szybka sieć. WLAN laptop ma bardzo dobrą kartę sieci bezprzewodowej. Transfery osiągane właśnie przez Wi-Fi są bardzo dobre. Kolejna zaleta to dobra ilość i rozmieszczenie portów. I kolejna zaleta, o której zapomniałem wcześniej wspomnieć, tak naprawdę, a to jest plus. Więc kto dotrwał do tego momentu filmu? Mamy oczywiście kamerę, i kamera ma tutaj przełącznik. Jest po prostu taka mechaniczna przesłona, dzięki której. Możemy chronić naszą prywatność i mieć pewność, że nikt nas nie, nie podgląda. A teraz przechodząc do minusów, to jako tak naprawdę jedyny minus, to wymieniłbym tutaj to kiepskie podświetlanie klawiatury. Innych minusów z uwagi na tą półkę cenową No to tutaj Żadnych Nie wymienię ponieważ W tej kwocie jest to Bardzo dobry jeden z lepszych Laptopów A mówimy tu o kwocie Tutaj na XCOMie mamy 2899 można znaleźć troszkę taniej. Zauważmy, że mamy tutaj system i tak naprawdę, jak wspominałem wcześniej, ten laptop występuje w wielu wariantach specyfikacji. Występuje również w nowszych generacjach procesorów, 12 generacji, występował też w 10, jeśli się nie mylę, z różną ilością pamięci RAM. I z różnymi dyskami, także z różnymi procesorami. Takie, takie są główne różnice tych specyfikacji, i cena również wtedy, właśnie, się waha. Ale tak naprawdę można go znaleźć już poniżej 2000 zł, co w tej kategorii cenowej. Biorąc pod uwagę cały kształt uważam za bardzo dobrą ofertę. I tak naprawdę od siebie polecam ten model Asusa. Jeśli Wy znacie jakiś laptop, który byłby konkurencją, piszcie koniecznie w komentarzach, co właśnie w takiej kategorii cena i jakość Wy byście polecili. Także to już by było tak naprawdę tyle w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do oglądania innych filmów na kanale. Napiszcie komentarz, co myślicie o takich recenzjach w wersji skróconej. Co myślicie o recenzowanym laptopie? Czy może ktoś go ma, ktoś planuje zakup, planował? Macie jakieś pytania jeszcze więcej w stosunku. Do tego laptopa, piszcie w komentarzach. Ja z mojej strony dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.